O historii kątów w czasie II wojny światowej mówiono podczas ostatniej wszechnicy chrzanowskiej, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Druga wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców osiedla Kąty była kolejnym tematem spotkania w ramach wszechnicy chrzanowskiej. Wykład przedstawił przewodniczący Rady Osiedla i radny Rady Miejskiej Roman Madejski. Pomysł spotkania narodził się już po pierwszym wykładzie w ramach wszechnicy dotyczącym historii szybu i kopalni Matylda. Był to impuls dla najstarszych mieszkańców osiedla, w których pamięci żywe są wydarzenia z II wojny światowej. Ta wszechnica, która była kopalni Matylda, to już dała taki sygnał mieszkańcom kątów, żeby przekazywać swoje informacje. Jest ich już niewielu, bo to są osoby już w podeszłym wieku. I kilka tych osób znowu otworzyło się właśnie, żeby wspomnieć o II wojnie światowej, chociaż to było ciężko, bo to są przeżycia bardzo takie drastyczne, ale jednak się otworzyli, dali materiały, no i powstała właśnie wszechnica. Podczas wykładu Roman Madejski przybliżył kilka nieznanych, lecz niezwykle ciekawych wątków z tamtego okresu. Był rozkręcony tor, który prowadził przez osiedle Kąty. Partyzanci go rozkręcili, było wykolejenie pociągu niemieckiego, przez co Kąty miały być dziesiątkowane, ale dzięki leśniczemu, który na Kątach mieszkał, był to chyba Ślązak, on uratował Kąty, bo na pewno nie jednego z nas by tutaj już dzisiaj już nie było. To taki jeden wątek. Na przykład drugi wątek, że na Wójtowej Górze były armaty, tak zwane flaki, armaty przeciwlotnicze, które strzelały do samolotów amerykańskich, akurat wtedy, kiedy był nalot na rafinerię. Jedną z historii opowiedzianych podczas wykładu były żołnierskie losy pochodzącego z Kątów Kazimierza Kulika. Podczas kampanii wrześniowej został powołany do wojska jako rezerwista, no i zaginął. Także tutaj mamy też taką ciekawą historię, ja tam nawiązałem kontakt, bo on zginął w bitwie pod Kolbuszową. Nawiązałem kontakt z biblioteką kolbuszowej, otrzymałem dużo też materiałów, które też tam prezentuję na tej wszechnicy. To widzimy, że też tam byli mieszkańcy, którzy byli zaangażowani w walkę. Choć Kąty nie były areną działań wojennych, jego mieszkańcy odczuli okupację, a to za sprawą stacjonujących tam Niemców. Kopalnia Matylda wtedy była opanowana, zarządcą stali się Niemcy, tylko że nie było wydobycia, tylko był to tak zwany zakład remontu uzbrojeń. Między innymi też wybudowali sobie na boisku strzelnicę, gdzie trenowali strzelanie. Być może tam coś jeszcze pozostało do dnia dzisiejszego, a w budynku, gdzie była dyrekcja, był tak zwany przez mieszkańców Kątów nazywany celant. To jakby jakiś urząd, że tam mieszkańcy musieli się zgłaszać. Na przykład jeżeli ktoś chciał pracę albo coś, no to musiał się meldować. Oprócz historii podczas wykładu można było zobaczyć mnóstwo zdjęć ze zbiorów prywatnych i dotąd niepublikowanych archiwalnych dokumentów z tamtego okresu. Dzięki współpracy z biblioteką wszystkie materiały udało się zeskanować i zarchiwizować. Dzięki temu pasjonaci historii będą mieli do nich bezpośredni dostęp w ramach Archiwum Chrzanowskiej Książnicy.